Hej, witajcie. Z tej strony Durward. Witam was w dniu, w którym w końcu gra World of Tanks doczekała się pełnoprawnego drzewka nacji polskiej. Jak ono wygląda, zapewne doskonale wiecie z wszelkiego rodzaju materiałów, czy to na moim skromnym kanale, czy na kanale tych wielkich youtuberów, bądź też śledzicie różne blogi informacyjne, czy to Rykoszet, czy blog Domina. Tak czy inaczej, ja jestem bardzo zadowolony z wprowadzenia polskiej nacji, na którą zamierzam wydać trochę zgromadzonego przez siebie przez 7 lat gry Free Expa. Mam go ponad 700 tysięcy. Według moich obliczeń spokojnie wystarczyłoby mi na odblokowanie pojazdu 10 poziomu i kto wie, czy tego właśnie nie zrobię, ale nie o tym ten materiał. Jak zapewne wiecie, po tytule i po jego miniaturce podjąłem wyzwanie zrobienia Excalibura w 20 dni. Dlaczego? Ponieważ za zrobienie pierwszego pojazdu przed upływem 20 dni od jego wprowadzenia każdy gracz otrzyma specjalny emblemat, którym będzie mógł pochwalić się na randomach. Wow, super nagroda. Ale nie po nagrodę to robię, tylko robię to dla was, moi drodzy widzowie. I to właśnie misjami na Excalibura zajmiemy się dzisiaj. Z tym, że nim do misji, to jeszcze jedna ważna rzecz, o której już zapewne doskonale wszyscy wiedzą. Z okazji wprowadzenia polskich czołgów mamy do wypełnienia misję. Przybywa Ala. Ala to postać znana z filmików na kanale WG, WG Polska chyba nawet. Wystarczy rozegrać bitwę, tak aby dostać w pełni wyszkoloną załogę dla czołgu 53TP. 53TP to jest, moi drodzy, pojazd 8 poziomu. I chyba na potrzeby tego materiału, bo szczerze przed nagraniem liczyłem sobie, ile expa będę potrzebował na 6, ale my sobie obadamy 8. Wrzucimy tam naszą przesympatyczną załogantkę i to właśnie na 8 będzie sobie ona jeździła i expiła. Jednak aby zrobić tę misję, trzeba najpierw zagrać bitwę. Nie ma wymogu co do tieru. Tak więc będziemy mogli sobie zagrać naszą jedyneczką, ale żeby nie grać nią na stokowej wersji, to my sobie odblokujemy oczywiście od razu tier numer 2. Mamy oczywiście czołg elitarny. Jeszcze tylko przypomnę sobie parametry działek. Działko numer 2 nie jest karabinkiem, a ja wrogiem karabinków jestem odkąd pamiętam. Są czołgi, na których na takim, że karabinku grać muszę. I co? Polecimy sobie bitewkę, odbierzemy załogantkę i wrócimy do tematu odcinka, jakim są oczywiście misje z drugiego sezonu, z drugiej kampanii wyzwań osobistych, misji osobistych, jak zwał, tak zwał. Jeszcze sobie tylko wyposażymy naszego przesympatycznego 4TP w zestaw Fioleta, którym ja nigdy nie będę swoją drogą, chyba że sobie zresetuję konto. Pozdrowienia dla tych, którzy nie mają co robić z kasą, wymieniają FreeExpa i resetują konta. Ja nic głośno złego nie powiedziałem. Zero goldowych, bo po co? Można grać bez golda. A, nie ma już golda, przepraszam, zapomniałem. Przyspieszamy szkolenie załogi i gramy sobie naszą jedyneczką. Materiał będzie taki, wybaczcie, dość chaotyczny, ale wszyscy są w euforii po wprowadzeniu polskiej nacji, więc ja chciałbym z tej ogólnie panującej euforii skorzystać. Pewnie długo się będzie wczytywało, bo to będzie moja pierwsza bitwa, jak zapewne się domyślacie. No i cóż za niespodzianka, na 30 pojazdów mamy aż 28 4TP. Łyczek, wasze zdrówko. Dobra, woda mineralna w ciepły dzień nie jest zła. No i trzeba będzie wymyśleć jakąś nową nazwę dla naszej polskiej jedyneczki. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale dla mnie łącznie z tą ikonką tieru, która wyświetla mi się na wczytywaniu bitwy, to wygląda trochę jak jakiś latarnik. Nie wiem, czemu tak mi się skojarzyło.
Kiedyś była dawno taka bajka, Latarnia Solusia. Nazwa Soluś na 4TP może być trochę zbyt wyszukana, ale jeśli się przyjmie, to będzie spoko. Jedziemy. Mam nadzieję, że wygram, że nie będzie wstydu. Pojazd, jak widzicie, porusza się całkiem... co to jest? Chciałem powiedzieć, że pojazd porusza się całkiem żwawo, jak na niewyszkoloną z żadnymi perkami załogę, ale to, co zobaczyłem, to... No, urzekło mnie po prostu. Wszyscy oczywiście cisną na karabinkach, a ja jestem cwany i karabinka nie mam. O, zabrzmiało donośne, dorwaliśmy go, tak więc pierwszy czołg do medalu eksperta polskiej nacji, bo takowy też został wraz z patchem wprowadzony. Już do mojej kolekcji dołączył. O, tutaj widzimy kolejny cwaniak, który też już się karabinka pozbył. Swoją drogą całkiem mocne jest to działko. Ja tu się trochę może przyczaję. O, nie ma za bardzo na co się tutaj czaić. O, a może jednak? No, bitwa taka będzie dość mocno statyczna, ale tak to zazwyczaj wygląda, kiedy próbujemy zapoznać się z parametrami nowo otrzymanej maszyny. O, tutaj widzę, ktoś prawdopodobnie ma jakiś staż w kamieniołomie. Strzela sobie do skały. Efekt mogliście zobaczyć przed chwilą. Mam nadzieję, że wśród moich widzów takich fanów pracy kamieniarskiej nie ma. I niestety wykończyliśmy się wzajemnie z graczem World 221. Będziemy musieli poczekać do końca tego jakże ekscytującego pojedynku na mapie Kopalnie. Łapka w górę za wycofanie kopalni z dziesiątych tierów. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Chyba, że to się stało w tym patchu. Poprawcie mnie najwyżej. Kto chce, żeby kopalnie nie były na dziesiątkach, daje łapkę w górę. O, może tak zrobimy. Bitwa się kończy, za chwilę powinniśmy ujrzeć w naszych koszarach, ale... I tak jak powiedziałem, opracujemy sobie wszystkie pojazdy aż do tieru 8. Wymaksujemy tąże 8 i zagramy sobie pierwszą bitwę z naszego wyzwania 20-dniowego. A propos jeszcze pewnej kwestii związanej z tym wyzwaniem. Mam nadzieję, że odcinki uda mi się publikować najrzadziej raz na 2 dni. Jeśli będą codziennie, będzie świetnie, ale tego obiecać wam nie chcę, bo z tej obietnicy mogę się po prostu nie wywiązać. Ale te jeden odcinek na 2 dni wraz z pokazaniem progresu na wszystkich misjach, mam nadzieję, że będzie w porządku, że będzie wam się taka forma podobała. Nie chcę tutaj w żaden sposób kopiować serii mojego dowódcy, którego z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Po raz kolejny, Ded, pozdrowienia dla ciebie. Twoja seria z maratonem wakacyjnym była naprawdę bardzo przyjemna w oglądaniu. Ja zrobię coś podobnego z tymże związanego z Excaliburem, a jak zapewne dobrze wiecie, czytuje mi się garaż, więc muszę to jakoś wypełnić. We wrześniu czekają nas 2 maratony. Pierwszy na czołg premium średniego tieru. Na forum zostało ujawnione, że chodzi o PZT25 oraz na Caernarvona Action X czy Action 10. Ja jeszcze sobie z czysto formalnego obowiązku odnotuję rezultat osiągnięty na pierwszym polskim czołgu. Jest to odznaka 3. klasy, nic wielkiego, ale obowiązek to obowiązek. Zobaczcie, że nic się na razie nie dzieje na ekranie ciekawego, ale przechodzimy nie do kupowania golda. Golda nie chcemy kupić. Przechodzimy do wydawania Free Expa. 2 opracowana. Wybaczcie, że nie będę teraz maksował wszystkich pojazdów, albo nie, zrobimy to. Widzieliście, ile miałem
Free Expa na początku. Ja to oczywiście przy montażu sobie dokładniej podliczę, tak żeby napisać, ile kosztuje wyekspienie za free polskiej ósemeczki z maksowaniem wszystkich pozostałych pojazdów. Trochę nas niestety tego wszystkiego czeka, a czas, kiedy będę sobie radośnie klikał w poszczególne moduły, wypełnię wam sucharem, a niech będzie. Niech ta seria będzie serią sucharową. Jaki by tu wam suchar opowiedzieć, to może coś o czołgach. Skąd wyjeżdża czołg? Czołg wyjeżdża z nienacka. Teraz macie chwilę, żeby się pośmiać, czy to z litości, czy ze szczerości serca. A ja sobie dalej klikam w moduły. Co do misji, bo nie ukrywam, przed nagraniem przejrzałem sobie wszystkie misje, które dostępne są dla bloku, w której znajduje się polska nacja. Tam wybierzemy sobie za chwilę jedno z zadań. Oczywiście nie będzie szans, aby je wypełnić, no chyba że zadam 1500 uszkodzeń w ciągu 3 minut. Chyba że to było kilka razy. No nieważne. Nie ma chyba misji, którą udałoby nam się podczas jednej bitwy, jaką zaraz wam zaprezentuję, wypełnić. No, jesteśmy już na pojeździe 6 poziomu. A właśnie, gdzie jest nasza załogantka? Opracowano radio, opracowano tuturutu. Czemu nam nie zaliczyło misji? Chyba że trzeba ją... Tą misję trzeba zrobić pojazdem wyższego poziomu. Brawo. Brawo. Chyba się popisałem. Wejdźmy więc w misję do ekspienia polskiego drzewka. Wrócimy za chwilę. Przybywa Ala. Misja niedostępna. Czemu? A, takie buty. Czyli to trzeba zagrać polskim pojazdem. Wiecie co? Dobrze, że to sprawdziłem. Przy okazji wy wiecie więcej. Ale tak czy inaczej to się dobrze składa. Wracamy oczywiście do naszego polskiego drzewka. I mamy jeszcze do przeklikania moduły na pojeździe 7 oraz 8 poziomu. To może wypełniając ten czas będzie jeszcze jeden suchar. Tak odnośnie Ali. Dlaczego Ala ma kota? Bo sierotka Marysia. Możecie się znowu pośmiać trochę, czy to z litości, czy to ze szczerości, jak już mówiłem wcześniej. I w tym oto momencie wydałem prawie 300 tysięcy Free Expa, a wydamy go za chwilę jeszcze więcej. Pójdzie prawie 350 tysięcy. O nie, dużo więcej, bo tu mamy działo za 46 tysięcy. I 53 TP, pojazd 8 poziomu. 53 TP Markowskiego, tak chyba jest, tak brzmi chyba pełna nazwa tej maszyny. Zobaczmy sobie działa, czy będzie warto odblokować od razu to najlepsze. No bez porównania. I cyk. Mamy polską 8. Mam nadzieję, że wam również wystarczyło expa. Oczywiście weźmiemy sobie tą zwykłą załogę. Ona za chwilę zostanie odesłana mimo wszystko do koszar. Tak oto prezentuje się czołg Markowskiego. Ja go w garażu jeszcze nie chcę oglądać, bo wykupimy sobie wszystkie moduły i mówiąc szczerze, nie sądziłem, że ten odcinek wyjdzie aż taki długi, już gawędzę 15 minut. Miały być to krótkie, szybkie odcinki w zamyśle. Ale u mnie zazwyczaj na planach się kończy. No i montujemy 122 WZ53. O, i nawet nam się odblokowała misja. Pokażę wam to raz jeszcze. Tak jest, wybierz pojazd. 53 TP, oczywiście za mało amunicji i tak dalej, i tak dalej. Wybaczcie, że nie będę
tak potocznie mówiąc, modułował tego pojazdu. Założymy tutaj zestaw Fioleta, czyli siata lorneta. Ja oczywiście sobie omoduluję te wszystkie pojazdy, bo postanowiłem, że nie będę sprzedawał polskich czołgów. Niezależnie od tego, czy będą totalną kupą, czy będą bardzo przyjemne w grze. Tak jak zresztą część moich zacnych klanowiczy, których teraz wszystkich razem łącznie pozdrawiam. 8 APCR-ów, trochę zwykłych. No i na racjach bojowych ja tu jeździł nie będę, ale wykorzystam sobie oczywiście automatyczny sprzęt gaśniczy. A, jeszcze misja. Obiecałem wam misję wybrać. Przechodzimy sobie oczywiście do zakładki kampania. Możemy wybrać to poprzez te szarfy, bądź też przez zakładkę kampania. I tu mamy 15 misji, 14 do wyboru i 15 do odblokowania właśnie na blok, w którym znajduje się nacja polska. Tutaj możemy grać oczywiście pojazdami od poziomu 6. Ja, mając 8, chcąc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, za chwilę wybiorę sobie, a niech będzie. Niech będzie to misja numer 3. Żadnych pułapek, czyli będziemy polować na wrogie niszczyciele. Musimy zadać im łącznie 10 tysięcy punktów uszkodzeń. Tak jak mówiłem, w jednej bitwie nie będzie to absolutnie wykonalne, ale zobaczymy, może coś jednak zrobić się uda. Łyczek ponownie za wasze zdrówko. Wczytywanie do bitwy pewnie chwilę potrwa. Matchmaking pewnie jeszcze się nie nauczył losowania polskich czołgów na same dychy. Oczywiście takiego losowania nie ma. Znacie przecież wszyscy doskonale zasady dobierania pojazdów według najnowszej wersji matchmakingu. My zobaczmy, co nam przyjdzie. No, coś, czego się mogłem powolutku spodziewać, czyli rzesza rewalorizów, którym na szczęście kończy się powoli wypożyczenie. Jestem jedynym 53 TP na placu boju, tak więc tutaj jest taki pojazd, nazywa się GW Tiger P, który podejrzewam będzie miał taką flagę przy wejściu w tryb satelitarny. Tu strzelać. Shoot here. Nie pamiętam, jak będzie po niemiecku, nieważne, bo to w sumie artyleria niemiecka. Będę grał zatem trochę zachowawczo, jednocześnie próbując coś nastrzelać na wrogich TD-kach. O, mamy jeszcze ładne przywitanie i tutaj bardzo fajna rzecz. Mamy takie info panele, które wskazują nam, jaką mamy aktualnie misję. Wargaming, łapka w górę dla was. To jest fajne, mi się podoba. Skład drużyn, tu mamy misje, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Oczywiście są też misje do obiekta 260, które ja mogę sobie poprawiać. Wy, mam nadzieję, też już macie ten pojazd. Jeśli nie, to życzę wam powodzenia w jak najszybszym jego zdobywaniu. Pojechałem tak trochę bez zastanowienia się, skupiony na tym, co mówię do was, niż bardziej na bitwie. O, Alpine Tiger, czy też Alpine Tiger, nie, bardziej Tiger, właśnie zrobił swojego pierwszego fraga. 700 z asysty. Już to lubię. Na stokowej załodze. Szkoda, że mi nie udało się trafić. Ale rewelorizy potężnie zebrał. Chciałbym się tutaj przeflankować, ale boję się tych pojazdów, które kampią na półeczce. Kompletnie nie mam pojęcia, czy ktoś w ogóle do przepychacza dojechał. Spróbuję wykorzystać zasłonę, którą dają mi domki. O, tak, poinformujmy sojuszników, że ja tam właśnie zmierzam. O, jest 50 TP prototyp, polska premka. Jest też ISM, bardzo groźny pojazd. Czy będzie tu jakiś przestrzał? Niestety nie. Nie chcę wyjechać na wariata. Spróbujemy się zasadzić na ISA-M.
który tu chyba chciał odważniej przyatakować. Szkoda, że wsparcie ze strony sojuszników jest dość mizerne w tym momencie. Przy okazji zobaczymy, jak sprawować się będzie nasza armata. IS-M niestety, dolna płyta odbite, co mogliście przed dosłownie ułamkiem sekundy sami na własne oczy zobaczyć. Spróbuję ich tutaj objechać. IS-M warto by się było pozbyć w pierwszej kolejności. Mamy go... O, zasadził się na nas. Udało mi się na szczęście trafić. Ten się dźwignął z kolei. Aj, teraz mu siadło. To co, po kółeczku. Ten się przebija. Aj. O, brawo, artyleria. Za zero. No już raczej nie ucieknę. On mnie przebije jak chce. No i niestety. Czołg zniszczony. Bitwa no, kompletnie mi nie wyszła. Jeden celny strzał z uszkodzeniami za 421, 1000 ze spota. I cóż, tak będzie kończył się pierwszy wstępny odcinek z Challenge'a do Excalibura. Troszeczkę odbiegliśmy od tematu, ale polskie czołgi były również warte zaprezentowania. No tutaj nie pozdrawiamy gracza, który niekoniecznie kulturalnie wypowiada się na czacie. Cóż, ja za niego nie odpowiadam. Być może zacznie coś jeszcze pisać, dlatego opuszczamy plac boju. Pierwsza bitwa niestety dla nas zakończy się porażką, ale oczywiście poczekamy na odbiór naszej załogi, która za chwilę powinna nasz ósmy tier zasilić. Ciekaw jestem, jak dużo czasu przewidziane jest na wypełnienie tej specjalnej misji. Ciekawe, czy jest coś o tym na stronie oficjalnej World of Tanks. Postaram się to sprawdzić. Albo może będzie to przecież tutaj, w naszej zakładce misje. Nie ma informacji o czasie. Zasięgnijmy więc informacji na różnych stronach. Niestety takiej informacji na razie nie mamy. Poczekajmy więc na koniec bitwy, na naszą załogantkę. Załogantkę, w zasadzie powinna być cała załoga. Bitwa niestety zakończyła się porażką. Tutaj widzicie progres do misji osobistych z sezonu drugiego, ale najważniejsze jest to, że udało się wypełnić zadanie Przybywa Ala. Tak więc za chwilę odwiedzimy nasze koszary, w których to właśnie ta załoga powinna się znajdować. Tu mam załogę z pudla. No i gdzie jest nasza załogantka? A, dobra, czołgi lekkie, nie było pytania. No i niestety mamy tylko dowódcę, ale dobre i to. Trzeba będzie umieścić sympatyczną Alę w naszej ósemeczce i ruszyć do dalszego wypełniania misji. Relacji z tego możecie oczekiwać zawsze w godzinach wieczornych, bo postaram się te odcinki publikować wieczorem, najrzadziej co dwa dni. Jeśli będą codziennie, tak jak mówiłem, no to będzie fajnie. A w tym odcinku to tyle. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!